Witam, kochani, was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że tutaj stoję i mogę do was powiedzieć te kilka słów. To jest taki zaszczyt, że mogę tutaj stać i przed wami mówić. I chcę powiedzieć o czymś, co Duch Święty, jakby w dalszej części o Duchu Świętym, ale w temacie Ducha Świętego, który jest przedstawiony w Piśmie Świętym. I przygotowując się do tej konferencji, którą chcę wam tu powiedzieć, zadałam sobie pytanie, tak naprawdę Duch Święty działa, ale działa tak, jak On chce, tak jak On nas usposabia. Ale to my zawsze musimy dać pozwolenie na to, żeby ten Pan Bóg działał, Duch Święty. Musimy chcieć usłyszeć słowa. A w Pismo Święte na każdej karcie tego słowa ma tak dużo, jest ono tak piękne, że przygotowując się do tej konferencji zastanawiałam się, co wybrać. Bo jest tego naprawdę wielość. Zacznę od początku. Od Księgi Rodzaju, od pierwszego fragmentu Księgi Rodzaju, cytatem początkującym Pismo Święte. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezładna i pusta. Ciemność zalegał bezmiar przestrzeni i tylko Duch Boży unosił się nad wodami. Jak widzicie, w pierwszym wersecie Pisma Świętego już wiadomo, że ten Duch Boży, obecność Boża jest i istnieje. Więc wydawać by się mogło, że tak naprawdę chwała Panu, od samego początku Duch Boży z nami jest i jest aż do samego końca i działa teraz w Kościele. Stąd jest to bardzo piękne i pocieszające, że od samego początku ten Duch Boży jest z nami. Idąc dalej, obecność właśnie Boża, ten Duch był przedstawiony, jakby unosił się nad wodami, czasownikiem hafar, krążyć, szybować. I porównuje się tutaj Ducha, który się unosił, jak orzeł, który unosi się na skrzydłach nad pisklętami w gnieździe, aby zachęcić je do lotu. Jest to czasownik, który wyraża tę troskę, jakby tą opiekę Ducha Bożego, który nad światem, zanim on powstał, się roztaczał. W kolejnym fragmencie pisarze Starego Testamentu określali Ducha Świętego też jako ruach, czyli tchnienie, jako powietrze, jako wiatr. I wiatr, to jest tak, można sobie to wyobrazić, że tak naprawdę wiatru nikt nigdy nie widział, ale doskonale jesteśmy w stanie poczuć jego działanie. Tak samo Ducha Świętego nikt nigdy nie widział, ale doskonale czujemy, kiedy przybywa ze swoją mocą, kiedy widzimy osoby, które jakby pod wpływem i pod działaniem tego Ducha Świętego czynią. Mało tego, jest to coś, czego rozumowo wytłumaczyć się nie da i tylko serce jakby jest zdolne, żeby to poczuć. Podobnie jest z oddechem, oddech, tchnienie. Oddech, bez niego nic nie ma. Nie ma życia, ale oddechu też nie widzimy. Dalej, w Księdze Rodzaju, w drugim wersecie, w drugim rozdziale, werset 7. Jahwe ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Czyli mamy kolejny obraz Ducha Świętego jako tchnienie, jako oddech, jako życie. Czyli kolejny raz na kartach Pisma Świętego widzimy, że Duch Święty, Duch Boży jest z nami i działa. Idąc dalej, na kolejnych kartach Starego Testamentu, Duch Boży objawia się jako tajemnica.
jako działanie Bożej woli i uzdatniania ludzi do działania według zamysłu i pomysłu Boga samego. I działanie Ducha Świętego, którego Bóg udziela wybranym ludziom, przenika przez całe dzieje biblijne Izraela. I mamy to już u patriarchów, proroków. Możemy to obserwować na przykład w życiu Józefa, syna Jakuba i Racheli. Jak pamiętamy, Józef był sprzedany przez swoich braci. Był ostatni. Bracia go nie lubili, ale to tak naprawdę Pan Bóg wybiera właśnie, można by po ludzku powiedzieć, tych ostatnich, najmniej ciekawych i ważnych do tego, żeby dać im moc ducha, żeby robili rzeczy cudowne i wielkie, bo wtedy wiadomo, że jakby te rzeczy są poniekąd pochodzą od Boga, że to nie człowiek sam o własnych siłach może działać, tylko działa mocą Ducha Świętego, Duchem Bożym. W kolejnych potwierdzają to dalej słowa Pisma Świętego, gdzie sam Faraon, który był zdumiony wręcz mądrością Józefa, który tłumaczył sny Faraonowi, bo żaden inny mędrzec, który wtedy na Faraona dworze był, nie był w stanie tego zrobić. Sam Faraon powiedział o Józefie, że to Duch Boży go oświecił i zamieszkał na nim Duch Mądrości, uzdalniając go do umiejętnego tłumaczenia snów. To jest Księga Rodzaju, rozdział 41, werset 16. Także widzimy, że Duch Boży cały czas jest przez dzieje narodu wybranego obecny z nami. Idąc dalej, dochodzimy do Mojżesza. Tego tłumaczyć dokładnie nie trzeba, ale Mojżesz, który cudem uratowany znalazł się na dworze w Egipcie. Jakby widzimy, że Mojżesz, który też nie chciał jakby sam z siebie twierdził, że nic nie da rady zrobić, nie chciał podjąć się całej misji prowadzenia ludu izraelskiego. Mocą Bożą, natchniony Duchem Bożym, szedł dalej i te wyzwania poniekąd dawał radę nim sprostać. Wyzwolił ludzi, lud egipski, cały Izrael z niewoli egipskiej wielkimi czynami spektakularnymi, które przez Ducha Świętego, Ducha Bożego, który był w nim mocą Bożą, czynił. I on to dokładnie podkreślał. Nigdy nie przypisywał sobie tego działania, tylko zawsze potwierdzał, że to Duch Boży przez niego działa. Kochani, dalej idąc kartami Pisma Świętego, trzeba zauważyć, że Duch Boży zostaje z ludźmi, którzy tak naprawdę zgadzają się na Jego działanie i są poddani woli Bożej. Można powiedzieć, że zostali nagle całkowicie przemienieni przez Pana i powołani do pełnienia Bożych dzieł. I tak samo zobaczymy to w tekstach Pisma Świętego, które mówią o Danielu, że nad nim był Duch Pana w Księdze Sędziów. Tak samo o Gedeonie, że Duch Pana ogarnął Gedeona. Tak samo było również o Jeftem. Po kolei przez wszystkie dzieje ludu izraelskiego widzimy,
że w momencie, kiedy akceptuje się działanie Ducha Bożego, ten Duch Boży jest z ludźmi wybranymi. Przeczytam teraz, posłużę się jakby tutaj wersetami z Pisma Świętego, które mówią o tym dokładnie. W Księdze Izajasza. Działanie Ducha Bożego w Bożych posłańcach i w zapowiedziach dotyczących Mesjasza kryło w sobie zapowiedź wylania Ducha Świętego na cały naród. I wylanie to jest podobne do deszczu, a miało wprowadzić życie wszędzie tam, gdzie panowała śmierć, miało być powszechne i powiązane było z przemianą ludzkiego serca. I niech powiedzą same teksty za siebie. Księga Izajasza, rozdział 32, werset 15. Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokości, bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Lub też za Ezechielem. Przeleję Ducha mojego na Twoje plemię i błogosławieństwo moje na tych potomków. Ducha mojego chcę tchnąć w Was i sprawić, abyście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. I za Joelem. I wyleję potem Ducha mojego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnicy wyleję Ducha mojego w owych dniach. Duch Boży, uzewnętrzniając się, udziela człowiekowi mocy, która uzdalnia go do walki z wrogami, dla dobra innych lub do działania na polu społecznym i politycznym. I w dziejach narodu izraelskiego widzimy też to, że Pan Bóg nie tylko przez proroków głosił i mówił słowo, tak też uzdalniał ludzi do tego, żeby pokonywali wielkie wojska i przeprowadzał naród izraelski obronną ręką w dziejach, ugruntowując jego pozycję i wielkość, ale był tylko z tymi, którzy na tego Ducha odpowiadali i wiedzieli, że to Pan Bóg działa przez nich. Nie przypisywali sobie tych umiejętności. Patrząc na króla Saula, który w momencie, kiedy sam zaczął przypisywać sobie zwycięstwo nad Amonitami, napisane jest w piśmie, że niestety Saul zaczął, że przepraszam, duch Pana odstąpił od Saula, a opętał go zły duch, którego zesłał Pan. I ta przytoczona wypowiedź właśnie pokazuje, że w momencie, kiedy człowiek zaczyna sam o własnych siłach chcieć coś zrobić, wtedy Pan odstępuje od niego i nie działa. Jakby w momencie, kiedy człowiek sam stara się działać, to Pan Bóg z nim odchodzi, tak? Duch odchodzi. Jeśli chodzi o Stary Testament również, trzeba zauważyć, że Duch Boży też był z osobami, które uzdalniał ich, dawał im natchnienie nie tylko w sile i nie tylko w mądrości, ale także w talentach. Były to talenty artystyczne. Ludzie natchnieni śpiewali pięknie, rzeźbili, malowali. To były talenty, które też za sprawą Ducha Bożego były rozwijane. Między innymi w Piśmie Świętym, w Księdze Wyjścia mówimy w momencie, kiedy nadzwyczajny dar Ducha Bożego otrzymali rzemieślnicy w związku z wykonaniem wszelkich prac związanych z budową namiotu spotkania i jego wyposażeniem. Basael został przez Boga napełniony Duchem Bożym, mądrością, inteligencją, wiedzą i wszelkimi zdolnościami rzemieślniczymi. I dzięki temu to jakby Duchowi Bożemu można też przypisać pochodzenie talentów artystycznych. Kochani, trudne jest wypisanie czy też powiedzenie wszystkich aspektów działania Ducha Bożego w Starym Testamencie.
jak też w Nowym Testamencie, ze względu na to, że dzieje narodu wybranego są obszerne i ta księga jest ogromna, ale jak widać na tych kilku wersetach, to co starałam się dziś tutaj pokazać, zaczerpując Pisma Świętego, że w zasadzie każda karta jest przenikniona taką treścią. Przejdę teraz do Nowego Testamentu. Zeszło troszeczkę, nie zerknęłam na zegarek, ale to w takim razie w przyszłym tygodniu tak dokończenie będzie Nowego Testamentu. Dziękuję na razie ślicznie. Dziękujemy bardzo serdecznie, Oli. Moi drodzy, przepraszam, że ja przerwałem, ale chcę, żebyśmy się zmieścili też w czasie, żeby godzina uwielbienia była godziną uwielbienia, to znaczy, żebyśmy się też pomodlili. Okazało się, że Stary Testament, jakbyśmy wzięli do ręki, to jest obszerna część Pisma Świętego i tam tego Ducha Bożego jest naprawdę, naprawdę dużo. Bardzo dziękuję za przygotowanie, bardzo szerokie. I to jeszcze nie koniec, ciąg dalszy nastąpi, jak to w filmach się często na końcu spotyka. Mamy parę minut, więc dobrze by było, żeby pojawiło się to świadectwo, które wcześniej zapowiedziałem i żeby to świadectwo miało też związek z tym, o czym mówiliśmy, czyli o tym, że Duch Święty przez Pismo Święte też może działać. Niespodzianką jest to, że ja powiem to świadectwo. Słuchajcie, taka niespodzianka. Moi drodzy, że ja jestem gaduła i mogę tak długo, natomiast postaram się skupić na konkretnych rzeczach. Kiedy wstępowałem do seminarium duchownego w Olsztynie w 2009 roku, to pozostawiłem pewną miłość swoją poza murami seminarium. Ale miłość nie miała na imię Kasia czy tam Ania, tylko miłość się nazywała piłka nożna. Tak, bo ja przed seminarium sędziowałem mecze piłki nożnej i to była moja pasja, taka, że innej, wszystko inne mogłem rzucić, a jechałem na mecz. Może nie widać po mnie teraz, ale ja ważyłem 30 kilo mniej wtedy. I słuchajcie, ja na tyle siedziałem w tym wszystkim jeszcze, że zamiast się zajmować, no wiadomo, pierwszy rok seminarium, człowiek tam różne ma zajęcia nowe, wszyscy się cieszyli, a ja tak w głowie cały czas z tyłu w sobotę, a bym sobie na meczyk pojechał, a tu nie było tego. I można by było długo opowiadać tam o tych perypetiach moich i tam powiem tylko tyle, że całkiem nieźle mi to szło, to sędziowanie. I nawet tam mówili, że może coś tam bez tego było. Natomiast siedząc tak i sobie myśląc o tym, stałem w ławce w seminarium podczas mszy świętej i słyszę Ewangelię. I padają takie słowa. Kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pierwszy raz w życiu, mając te tam 19 lat, usłyszałem Pismo Święte, że mówi do mnie. Pierwszy raz w życiu. Bo mi się podobają jakieś tam fragmenty Pisma Świętego. Ja nam przysłucham zawsze i jako dzieciak też słuchałem. Ale to było do mnie. Tak jakby nikogo innego nie było w kościele. I myślę sobie tak. No, trochę mi zależy na tym, żeby się nadawać do Królestwa Bożego jednak. Dobra, zostawię to i tyle. Ale słuchajcie. Patrzę, ja też powiem, ja nie przekroczył czasu. Słuchajcie, to nie koniec, bo to by było za łatwe, nie? Gdyby tak Pan Bóg powiedział jedno słowo, dobra, już, wesoły człowiek, poszedł, modli się i koniec. Nie, tak to nie jest. Bo jak poszedłem na przykład obejrzeć sobie mecz w telewizji, w seminarium z kolegami, no to wszyscy tam się emocjonują, taki piłkarz, taki, a ja tak, o, tu się źle sędzia ustawił, tutaj można by było to inaczej zrobić. I znowu wszystko wróciło. Myślę sobie, nie, dobra, no, zamieniłem naprawdę fajne rzeczy, mecze, wyjazdy, bycie w centrum wydarzeń. Sędzia to też ktoś, kto rządzi wszystkim, prawda, to nikt mu nie podskoczy, nie? A ja tako, jako taka chudzina, tam 60 kilo wagi, taki tam nie za duży, na boisku tam wszyscy tacy ode mnie więksi, a ja rządzę, mam gwizdek, ja rządzę, więc to było coś takiego ekstra. A w seminarium wstawanie o 6 rano, zmywanie podłóg, tam wchodzenie w kuchni, zmywanie naczyń, jakieś tam wykłady. Nie, no to nie jest to. Znowu to wszystko wróciło do głowy. I Pan Bóg musiał przyjść drugi raz z kopniakiem porządnym dla takiego kogoś jak ja,
Bo jak Pan Bóg coś chce, to naprawdę da takiego kopniaka duchowego. I słuchajcie, stało się. Rekolekcje wielkopostne w seminarium na pierwszym roku. Poszedłem na modlitwę taką wstawienniczą, to znaczy taką modlitwę nade mną i dostałem fragment Pisma Świętego od Państwa, którzy się nade mną modlili. Drugi list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. O konkretny tam werset. Zacząłem czytać, patrzę. Piękne słowa ten święty Paweł napisał, ale tym razem to nie było do mnie, słuchajcie. Trochę się czułem tak, jakby ksiądz powiedział super kazanie, no ale nie do mnie. Bardzo dobrze się przygotował ten święty Paweł, ładnie napisał o Panu Bogu, to, ale nie do mnie. Zdarza się tak, prawda? No czasem jest jakieś słowo, ale nie do mnie. Ale myślę sobie tak, każdemu daję drugą szansę, to i Panu Bogu się należy druga szansa, więc na drugi dzień jeszcze raz spróbuję przeczytać. Może akurat. Drugi dzień przeczytałem i słuchajcie, nic się nie stało. Zupełnie. Myślę sobie, no dobra. Skoro tak, to zajmiemy się tym fragmentem. Po coś go dostałem. Jestem dociekliwy, więc zacząłem szperać. Przeczytam, co jest przed. Przeczytam, co jest po. Może przeczytam cały ten list do Tymoteusza. Może tym ludziom się pomyliły te numerki na przykład. I słuchajcie, kiedy tak zacząłem analizować to wszystko i pytać się Pana Boga o to, co ja mam robić. Czy ja mam tu zostać w seminarium, czy iść i zająć się tym, czym się zajmowałem. Jeszcze mógłbym wrócić. Dopiero było parę miesięcy po wszystkim. W zimę się w piłkę nie gra, więc wróciłbym na wiosnę ładnie na drugą rundę i by wszystko było w porządku. I słuchajcie, takie pytanie Panu Bogu zadaję i Pan Bóg mówi do mnie. Obracam kartkę na stronę wcześniej i ten mój fragment, jakbyście, spróbujcie przed oczami mieć kartę Pisma Świętego, to w Piśmie Świętym są takie tytuły nad każdym takim, takie trochę grubsze. Tak jest, wydłuszczonym drukiem. I ten mój fragment, który się znajdował jakby na tej stronie wewnętrznej, jak przewróciłem, to był w pewnym rozdziale. I tytuł tego rozdziału brzmiał tak. Trwać w powołaniu. Ja tak, zamknąłem Pismo Święte. Mówię, dobra, Marcin, uspokój się, coś ci tak tutaj nie tego. Weź jeszcze raz zobacz, może tak ci się wydawało, że to jest tutaj w tym. Więc otworzyłem jeszcze raz, patrzę. Nie no, jak to się mówi, jak wół napisane. Trwać w powołaniu. I zobaczcie, ja Pana Boga o coś pytam. Nie wprost, bo ja musiałem się nad tym troszeczkę zagłowić. Nie? Na początku powiedział wprost, kto przykłada rękę do pługa, rachciach dla prostego chłopa, masz tu w konkretny fragment, zobacz. A teraz jeszcze konkretniej było. Pytanie, odpowiedź. I moi drodzy, ktoś powie tak, no fajnie, fajna historia, super się wszystko dzieje, może to księdzu się tak udało. Ale skoro mówimy o tym, zobaczcie, Stary Testament, będzie o Nowym Testamencie, że tam Duch Boży jest, że tam Duch Święty działa, to czemu On ma nie działać w nas? Czy my mamy jakieś inne Pismo Święte? Nie. Mamy to samo Pismo Święte z tym samym Duchem. I ja w seminarium zostałem 6 lat. W piłkę grałem, aż sobie kolano rozwaliłem. Tak, tyle chciałem grać, jeszcze więcej niż wcześniej się nabiegałem. I grałem w meczach, i sędziowałem, i wszystko było, słuchajcie. Bo Pan Bóg, jak mówi w Pismo Święte też, jak coś teoretycznie nam zabierze, to da 1000 razy więcej. Nawet tak, jak sobie nie zamarzymy. Więc warto Pismo Święte czytać, warto tego Ducha Bożego tam szukać, bo On jest. Tylko tak jak mój przykład pokazuje, trzeba Panu Bogu dać szansę. Bo to samo nie przyjdzie. Nie da się. Bo my musimy chcieć. Chcieć Pana Boga złapać za nogi. Chcieć Pana Boga usłyszeć konkretnie. I moi drodzy, Pismo Święte to jest też, to jest jeden z najlepszych sposobów, żeby Pana Boga usłyszeć, bo to jest Słowo Boże. A my ludzie za pomocą Słowa się możemy porozumiewać.
Ta moja historia jest taka, no taka właśnie, może zwykła, może prosta, ale właśnie z tym duchem w Piśmie Świętym, bo bardzo ja lubię i Pismo Święte i o nim mówić, je czytać, analizować, wiedzieć o nim jak najwięcej. I to też zachęcam do tego Was. Jest godzina 20, więc zaczynamy naszą modlitwę, zaczynamy wystawienie Najświętszego Sakramentu, prosząc Pana Boga, żeby i w naszym życiu się ukazał w swoim duchu, w słowie i w natchnieniu. Bye.